Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself. Witam Was w serii pytań i odpowiedzi. Jakiś czas temu dostałem pytanie od użytkownika, użytkowniczki Fotoartistika. Pytanie dotyczy wątpliwości, także jeżeli macie wątpliwości i chcielibyście znaleźć jakiś sposób, jak sobie z nimi radzić, zostańcie proszę ze mną do końca tego nagrania. Czy to wszystko, o czym mówisz na tym etapie, już łatwo wprowadzasz w życie? Czy czasem przychodzą wątpliwości? Jeśli tak, co wtedy robisz? Albo co zrobić, jak jeszcze są takie wahania? Przede wszystkim, gdy przeczytałem to pytanie, pierwsze co przyszło mi do głowy, to takie pytanie, dlaczego masz wątpliwości i czego one dotyczą? Ponieważ wątpliwości same w sobie są ogromnym źródłem wiedzy o nas samych. Każdy z nas jest w jakimś okresie swojego życia, zderza się z jakimiś określonymi problemami, ma jakieś potrzeby do zaspokojenia. I to jest też tak, że w miarę jak my dorastamy, zmieniają się nasze potrzeby. Jesteśmy w różnych środowiskach, więc raz mamy jedne potrzeby zaspokojone, inne mniej. Niektórzy mają część potrzeb bardziej zaspokojonych, albo i nawet więcej potrzebują w tym zakresie, a część osób nie ma takich dużych potrzeb, tak? Przykładowo jedzenie jest taką potrzebą. Niektórzy ludzie potrzebują jeść więcej, inni nie potrzebują tego jedzenia tak zbyt dużo, albo i nawet wcale. Podobnie jeżeli chodzi o kontakt z ludźmi. Niektórzy ludzie potrzebują kontaktu z innymi ludźmi, bo w ten sposób ich osobowość funkcjonuje, tak czują się najlepiej, inne osoby tego tak nie potrzebują. Podobnie jeżeli chodzi o sukces, podobnie jeżeli chodzi o wartości, tak? Niektórzy ludzie chcą mieć rodzinę, inni nie chcą. Niektórzy ludzie chcą mieć dzieci, inni nie chcą. Niektórzy ludzie poświęcają się karierze, inni znowu idą do pracy, jeszcze inni wolą być freelancerami. Ktoś chce być artystą, twórcą, muzykiem, piosenkarzem, pisarzem. Może ktoś wpadnie na pomysł, że chce być coachem, mówcą motywacyjnym, inspiratorem, youtuberem, blogerem, mistykiem. I wiecie, w zależności od tego, czego chcecie, czego oczekujecie od życia, na czym się skupiacie, takie będziecie mieli wątpliwości. Możecie mieć wątpliwości dotyczące zdrowia, pieniędzy, wiecie, waszych braków. I to jest mega super istotne, aby określić to, czego dotyczą wasze wątpliwości, bo właśnie z punktu widzenia zależy punkt patrzenia, tak? Wróć na odwrót. Z punktu patrzenia zależy punkt widzenia. Ale jedne i drugie i tak są od siebie nieoddzielne. I sama świadomość tego, czego dotyczą twoje wątpliwości, może od razu ci oświetlić, co takiego powinieneś zrobić z tymi wątpliwościami. Tam już może być gotowa odpowiedź. Ja tak chciałem dzisiaj wam pokrótce powiedzieć z własnego punktu widzenia, co takiego można zrobić z wątpliwościami. I zacznę od takich najprostszych rzeczy. Przede wszystkim wątpliwości to są walki naszych przekonań. To jest walka naszych przekonań. Wątpliwości to jest walka naszych przekonań. To jest wojna w naszym systemie wierzeń, bo bardzo często jest tak i w zasadzie cały czas tak jest, że mamy jakiś system przekonań, który umożliwia nam życie w rzeczywistości materialnej i według tych przekonań żyjemy na co dzień. I teraz rzeczywistość materialna się zmienia. Wszystko cały czas się zmienia. I nasze przekonania również zaczynają się adaptować do tej zmiany w rzeczywistości. Tylko bardzo często jest tak, że zanim dojdzie do zmiany naszych przekonań, to my jeszcze próbujemy cały czas robić to, co kiedyś działało, tak? Czyli mamy jakieś przekonania, dochodzi do zmiany w naszym życiu i naszą naturalną tendencją jest to, aby zacząć bardziej robić to, co robiliśmy kiedyś. Bo może jednak powinniśmy się bardziej starać. Może to jednak kiedyś zadziała. No ale po jakimś czasie okazuje się, że nie, że to nie działa. Zazwyczaj tak jest, że to nie działa. I zaczyna się wielkie zwątpienie. Zaczynamy wątpić w siebie, zaczynamy wątpić w nasz system przekonań, zaczynamy wątpić w nasze systemy motywacji, w nasze wartości, w nasze cele. Czy to ma w ogóle sens? Czy to, co robię, w ogóle do kogoś mnie zaprowadzi? Czy ten związek ma jakąś wartość? Czy rodzina ma jakąś wartość? Czy ten biznes ma jakiś sens? Czy to, co robię, w ogóle ma jakiś sens dla mnie? Czy warto się odchudzać, czy nie? Czy chcę się przenosić do tego innego miasta? Chcę mieszkać gdzieś tam? Chcę zajmować się tym? Czy to na pewno ma sens? I no, zaczynam po prostu wątpić w siebie. I to jest bardzo często skutek tego, że
rzeczywistość już przyniosła tak ogromne zmiany, że nie jesteśmy w stanie trzymać się naszych wierzeń i przekonań i w pewnym momencie musimy również zmienić siebie. Jak wielkie porzekadła mawiają, tak? Jeżeli chcesz zmienić świat, zacznij od siebie. No i tak właśnie pojawiają się wątpliwości. Zaczynamy wątpić w siebie, zaczynamy podważać nasze własne wartości, nasz system motywacji. Wątpliwości również są takim momentem, gdy możemy zwrócić uwagę na to, jak się zachowujemy, czy jesteśmy spójni i autentyczni, czy nasze cele realizujemy konsekwentnie, czy jesteśmy odpowiedzialni, czy po prostu ściemniamy sami przed sobą i ulewamy w bawełnę. Tutaj bardzo potężną metodą na to, co można zrobić z wątpliwościami, jest medytacja, uciszenie umysłu, wyjście ponad przekonania, nauczenie się obserwacji przekonań, stanie się niezależnym od swoich własnych przekonań. To jest jedna z definicji oświecenia, bycie niezależnym od własnego ego, nie? Wejście w tryb świadka, świadomość, wyjście ponad to, co jest, i dzięki temu możemy dostrzec to, czym są przekonania. Możemy w sposób inteligentny podejść do przekonań. W chwili, gdy utożsamiamy się, identyfikujemy się z przekonaniami, stajemy się wyizolowani i podatni na nasze konflikty. I jednym ze sposobów na radzenie sobie z wątpliwościami jest uważność właśnie i medytacja. Drugim takim sposobem jest feedback, czyli informacja zwrotna. Tutaj możemy się zreflektować, usiąść sobie na tyłeczku, tak jak mówiłem wam wcześniej, wziąć kartkę i długopis, spisać nasze wątpliwości, dać czas na taki proces inkubacji, niech te nasze wątpliwości zostaną spisane na ten papier, niech tam siedzą, a nie w naszych głowach. Umysł jest bardzo inteligentny, sam zacznie znajdować rozwiązania, naprawdę. Bo wątpliwości pochodzą bardzo często z ruminacji, czyli z takich wątpliwości, czy to, co zrobiłem przed chwilą, czy zrobiłem to dobrze. Przykładowo, czy dobrze nagrałem to nagranie. Mogę mieć taką ruminację w chwili, gdy nagram to nagranie i będę chciał je wrzucić do sieci. Albo jadę samochodem na wakacje i w trakcie wakacji mam taką myśl, czy zamknąłem mieszkanie. Stąd też bardzo często pochodzą ruminacje. No i to też należy nauczyć się określać i odróżniać, ponieważ ruminacje zmuszają nas do bycia bardziej uważnymi ludźmi. To jest taki nasz naturalny mechanizm, abyśmy po prostu byli bardziej uważni i bardziej świadomi tego, co robimy. No i też bardzo często pojawia się niepewność dotycząca przyszłości. Czy ta przyszłość ma sens? Czy to, co chcę zrobić, będzie działać? Czy ta inwestycja się opłaci? Czy ta relacja przyniesie jakieś wartościowe owoce? I tutaj również mogą pojawić się wątpliwości. Tutaj jedynym słusznym rozwiązaniem jest po prostu cierpliwość i pokora, bo na dobrą sprawę tej przyszłości nie jesteśmy w stanie w 100% przewidzieć, no i zaufanie, ale o tym opowiem wam za chwilę. Co takiego robię, gdy pojawiają się wątpliwości? Przede wszystkim pytam się mądrzejszych od siebie. Szukam ludzi, którzy są mądrzejsi od siebie. Zadaję im pytania. Słuchajcie, mam to, to i to na głowie, chcę się zająć tym i tym. Czy to ma sens? Jak ty byś do tego podszedł? Jak ty byś to zrobił? Pytam jak największej ilości ludzi, których uważam za mądrzejszych od siebie, i to daje mi większy kąt widzenia, szerszą perspektywę, sprawia, że mam bardziej uregulowane emocje, podchodzę do wszystkiego bardziej obiektywnie, jeszcze bardziej klaryfikuję swoje własne myśli i przekonania. Nierzadko odbywa się to wielkim zwątpieniem w siebie, ale to się zawsze opłaca. To się zawsze opłaca, słuchajcie, bo tutaj warto jest zwrócić uwagę, że w chwili, gdy nie jesteśmy czegoś pewni, ale ja mam taki tutaj na myśli taką sytuację, gdy popełniamy jakieś głupoty, nie? Gdy jesteśmy czegoś niepewni i nikogo nie spytamy, ponieważ się boimy. Boimy się tego, że jak zaczniemy pytać, to o, jak wypadnę w oczach innych ludzi, a bo ktoś pomyśli sobie, że jestem głupi i niekompetentny, a bo to i tamto, nie? I nie zrobimy tego, nie zapytamy innych ludzi i podejmiemy decyzję. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że zrobimy jakąś głupotę i koszty, jakie poniesiemy, robiąc tą głupotę, będą dużo wyższe niż te koszty, jakie byśmy ponieśli, gdybyśmy kogoś spytali jednak o poradę. Naprawdę. To się tak bardzo często zdarza. Ja widzę to wśród swoich znajomych. No ja
ja z tego wydorosłem, tak? Ja zdałem sobie sprawę, że nie jestem w stanie wszystkiego wiedzieć i wolę zapytać, ale bardzo często widzę ludzi, którzy robią głupoty, ponieważ uważają, że wiedzą lepiej, a potem mówię, no bardzo dużo czasu zajmuje odrabianie tych strat, naprawdę. Warto jest spytać, spytać po prostu mamy, taty, siostry, brata, wujka, cioci, coacha, nie wiem, wejść na jakieś forum, przeczytać książkę, obejrzeć jakieś wideo, natknąć się jakąś inspiracją, poczytać, dowiedzieć się, zebrać informacje, dokształcić, douczyć. Każda jedna forma wiedzy jest na wagę złota, naprawdę. Co również robię? Działam pomimo wątpliwości, biorąc odpowiedzialność za wszelakie ryzyko. Słuchajcie, mam nadzieję, że jesteście dorośli, że oglądają mnie dorośli ludzie, a jeżeli jeszcze nie jesteście dorośli, to pamiętacie, że ku tej dorosłości zmierzacie. Jednym z aspektów życia dorosłego człowieka jest odpowiedzialność. Jesteś odpowiedzialny za wszystko w swoim własnym życiu. Koniec, kropka. Nie ma tutaj możliwości, żeby zwalać za coś winę. Każda jedna twoja decyzja obarczona jest jakimś ryzykiem. Przykładowo, gdy wstajesz rano i masz taką decyzję do podjęcia, czy chcę pomedytować? Powiedzmy, że chcesz zacząć medytować i chcesz zacząć medytować 10 minut z samego rana. No i zaczynasz medytować i może pojawić się w twojej głowie taka wątpliwość. Po co mi ta medytacja? Od tego zazwyczaj się zaczyna, bo sceptyczne ego potrzebuje motywacji. Po co mi ta medytacja, jeżeli ja nic z tej medytacji nie będę miał? Może lepiej jest po prostu odpuścić przywiązanie do życia i żyć sobie tak, jak mi się to podoba. No i wiesz, to jest ryzyko, jakie podejmujesz. Bo możesz medytować i mieć takie poczucie, że coś cię ominie w życiu, bo przez te 10 minut medytacji mógłbyś przykładowo wypić kawę, ale możesz mieć też taką świadomość, że dzięki tej 10-minutowej medytacji będziesz bardziej cierpliwy i przykładowo jadąc samochodem i prowadząc ten samochód, będziesz prowadził go dużo spokojniej i nie spowodujesz wypadku, podczas którego mógłbyś przykładowo stracić życie, albo połamać sobie kręgosłup, albo zrobić coś jeszcze innego. I teraz po prostu podejmujesz ryzyko. Albo medytujesz, albo nie medytujesz. To tyczy się każdej jednej decyzji, jaką podejmiesz w życiu. Pójścia do pracy, jeżeli masz wybór, czy się zwolnić, zmienić pracę. Zwalniasz się, to przez jakiś czas jesteś bez pracy. Nigdy nie masz 100% pewności, czy kolejna praca, jaką podejmiesz, będzie tą właściwą. Nie wiesz tego. I bierzesz za to odpowiedzialność. Może się udać, może się nie udać. Nawet jak nie podejmiesz żadnej decyzji, to i tak ponosisz koszty, i tak ponosisz ryzyko. Nie podejmowanie decyzji również nosi ze sobą ryzyko. I wątpliwości są takim sygnałem do tego, aby wziąć odpowiedzialność, żeby przekalkulować dane ryzyko, aby lepiej zrozumieć siebie, aby lepiej posiedzieć z danym tematem, aby więcej się nauczyć. I tyle. Tak. Odpowiedzialność. No i tutaj mam jeszcze ostatni punkt na swojej liście. Działam w oparciu o intuicję, wierząc, że coś w końcu zadziała. Gdy już przerobię wszystkie punkty na swojej liście, czyli pomedytowałem i wyszedłem ponad swoje przekonania i wiem, że już nie jestem, powiedzmy, uwikłany w swoje własne ego. Wiem, tak? Wiem, że już wszystkie ruminacje są zażegnane, jestem w stanie flow, w swoim własnym spokoju, ogarniam rzeczywistość. Spytałem ludzi lepszych od siebie, zrobiłem research, wiem na dany temat już wszystko. Pogodziłem się z ryzykiem, wziąłem 100% odpowiedzialności za swoje własne życie. No to ostatnie, co mi zostało, to po prostu intuicyjnie podjąć decyzję w nadziei, że coś w końcu zadziała. I zazwyczaj tak jest, że coś zawsze działa. I nigdy tak się nie zdarza, że w życiu, tak na dobrą sprawę, mamy taką klęskę i katastrofę, że wszystko się sypie. Chyba, że naprawdę ktoś jest mega nieodpowiedzialny, ktoś podejmuje decyzję łapczywie pod wpływem emocji, nie robi researchu, myśli, że wie lepiej, odcina się od wiedzy i zrozumienia i naprawdę jest mega kompulsywny. No to wtedy tak, wtedy ma prawo wszystko się zadziać. Ale jeżeli jesteście obiektywni, staracie się być obiektywni, wiecie, jakie są plusy i minusy tego, co robicie, bierzecie 100% odpowiedzialności za swoje własne życie,
i jako jeden z największych priorytetów w swoim własnym życiu stawiacie zrównoważony rozwój, dojrzałość i świadomość, no to myślę, że te wątpliwości będą się i tak pojawiać w waszym życiu, ale nie będą takie przytłaczające, nie będą stanowić dla was jakiejś bariery, blokady, tylko będą takim wskaźnikiem. Hej, zreflektuj się, hej, dowiedz się więcej, hej, posłuchaj siebie, hej, posłuchaj kogoś, hej, posiedź z danym tematem, hej, rozpisz coś, hej, podejmij jakąś decyzję. To jest też tak, że wątpliwości nas rozwijają, naprawdę. Każda jedna wątpliwość, którą masz, to jest takie okienko, szansa na twój własny rozwój. Wątpliwości również pokazują nam te miejsca w naszym życiu, gdzie jeszcze nie mamy doświadczenia. Jeżeli myślisz, że coś wiesz, że już coś poznałeś i jesteś w czymś doskonały, to wątpliwości ci pokazują, że jest jeszcze coś, czego możesz się dowiedzieć. I to, co mogę wam poradzić, to jest to, abyście nauczyli się przekuwać wątpliwości w ciekawość. Bo ciekawość i wątpliwość ma bardzo podobny ładunek energetyczny. Ciekawość jest bardziej pozytywna i wzmacnia naszą chęć do działania, do ekscytacji, takiej pozytywnej fazy, a wątpliwości są bardziej takie negatywne, takie ograniczające, hamujące, szczególnie jak się na nich zafiksujemy, no i stanowią taką ciemną stronę naszego życia. I generalnie jak dostrzeżecie, że obydwa bieguny generalnie są tym samym ładunkiem energetycznym, tylko o przeciwległych biegunach, to będziecie mogli tym zarządzać. I tego stanu wam życzę, tego, żebyście to dostrzegli i nauczyli się tym zarządzać. I wtedy jak przejdziecie sobie na ten pozytywny stan, to będziecie widzieli w wątpliwościach pozytyw i szanse na wasz rozwój i będziecie mogli coś z tym zrobić, będziecie mieli tą odpowiedzialność, to pełne przyzwolenie ku temu, aby po prostu zrobić to, co chcecie zrobić, tak? I pamiętajcie, że to doświadczenie jest mega super istotne i bardzo często mi się zdarzało i nawet studiując ludzi sukcesu, czy takich ludzi innowatorów, którzy wprowadzili wielkie zmiany w życiu, w świecie, to wątpliwości są właśnie taką cechą, że idziecie w dobrym kierunku i bardzo często są taką cechą. I bardzo często zdarza się, że droga, po której się idzie, nigdy nie jest w 100% pewna i te wątpliwości mogą się utrzymywać przez dosyć długi okres. Ale gdy nauczycie się wytrzymywać z tymi wątpliwościami, będziecie cierpliwi i nie będziecie poszukiwać takich natychmiastowych dróg na skróty, to ta droga, którą pokonacie na drodze pracy nad sobą, robienia researchu i takiego głębokiego dochodzenia do prawdy, bo wątpliwości są takim wskaźnikiem, że coś wymaga waszej uwagi i prawdy, to na samym końcu, jak przejdziecie tą drogę, będziecie dużo mądrzejsi, dużo skuteczniejsi, dużo bardziej dojrzalsi, dużo bardziej odpowiedzialni i kolejne jakieś tam problemy czy wyzwania waszego życia no nie będą stanowić dla was takiego problemu i będziecie radzić sobie z nimi dużo lepiej. Popatrzcie na to z perspektywy własnego rozwoju i myślę, że to jest mega super skuteczny sposób na to, jak poradzić sobie z wątpliwościami. To tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Ja mam na imię Damiano, dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego nagrania. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, proszę napiszcie je na dole w komentarzu albo na mailu projektowym projektfindyourself@gmail.com. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo, buźka.